Bardzo serdecznie pragnę przywitać Państwa na spotkaniu w obrębie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w sali sesyjnej. Sala, gdzie zapadają praktycznie największe uchwałodawcze prawa w postaci uchwał samorządu województwa. No i tak jak Państwo widzicie, z pierwszego wrażenia przypomina ona małą salę parlamentarną, bo tak to wygląda, że są radni i goście z tej strony, gdzie Państwo jesteście, natomiast tutaj jest prezydium sejmiku. Widzicie, że przewodniczący Jan Bobek, zastępcy u nas utrzymuje się mimo różnych, prawda, sytuacji dynamicznych, politycznych, taka po prostu prawidłowość, gdzie wszystkie kluby, zarówno koalicyjny, jak i opozycyjny, ma swoich przedstawicieli w prezydium sejmiku. Jest to dobra prawidłowość i trzeba tych zasad się trzymać, trzeba je pielęgnować, bo przypomnę chociażby kwestię, jaka ma miejsce w parlamencie, gdzie jeden z klubów nie ma swojego przedstawiciela w prezydium sejmu, a jest klub. Tutaj po lewej stronie jest zarząd, miejsca pięcioosobowy zarząd. No i jeszcze z tej strony jest pan skarbnik, czyli można powiedzieć minister finansów. To jest taki mały parlament regionalny, w regionie duży, największy, ale ogólnie można powiedzieć mały parlament. No i oczywiście zarząd w postaci małego ogólnie, a dużego w regionie rządu. Z tej strony widzicie Państwo jest pan Artur Chojecki, Sławomir Sadowski, czyli goście, którzy mają stałą możliwość bycia w każdych obradach sejmiku, wojewoda, wicewojewoda i goście, którzy z racji po prostu funkcji ogólnopolskich mogą tutaj swobodnie przebywać. Natomiast większość gości, parlamentarzyści również i jednostki, instytucje poza miejscem radnych i tutaj akurat gdzie na balustradach Państwo też jesteście, przebywają często dziennikarze po prostu i ekipy, które relacjonują przebieg sesji czy poruszany temat. Sejmik liczy 30 osób, 30 radnych i tak jak powiedziałem, podzielony jest na kluby, więc jest to wymiar polityczny już z samorządu województwa. Tak to się składa już od samego początku, aby to 20-lecie w następnym roku obchodzone, że nie udało się tu mimo różnych prób wprowadzić do województwa grupy radnych, która by była z komitetów pozapolitycznych. Chociaż taka teoretycznie możliwość istnieje, można zawiązać na przestrzeni całego regionu komitet poza partiami politycznymi rejestrowanymi centralnie. Z tym, że jest rywalizacja trudna, bo jest liczenie metodą Donta i praktycznie rzecz biorąc, jak do tej pory nie udało się obłożyć całego regionu kandydatami i zdobyć reprezentację poza polityczną. Jest pan dyrektor Wiktor Lejk obecny, pewnie później będzie z Państwem to wszystko uszczegóławiał i też odpowiadał na pytania w dalszej części, więc nie chcę za bardzo wchodzić w tą tematykę. Natomiast powiem ogólnie, Państwo doskonale macie wyobrażenie z racji i wieku i zaangażowania merytorycznego w poszczególnych programach, czy do liceum, czy na uniwersytecie, czy innych uczelniach wyższych, że mamy system w Polsce trójstopniowy samorządów. Gmina, powiat i sejmik województwa, czyli samorząd województwa. I cechą charakterystyczną tego samorządowego, bardzo ważnego ułożenia
kraju, można powiedzieć, sposobu funkcjonowania kraju demokratycznego jest ta reprezentacja samorządowa, która w trzech stopniach występuje, natomiast jeden samorząd drugiemu nie podlega i jest samodzielny, niezależny. Nie ma takich zależności, że im wyższy stopień samorządu, tym bardziej ma jakby jakieś domniemanie nadzoru nad samorządem drugim. To są wszystkie niezależne stopnie samorządowe, stąd takie stare polskie powiedzenie, czasami powtarzane, że wójt na zagrodzie równy wojewodzie. Nie jest to może bezpośrednio odnoszone do struktur bezpośrednio relacji samorządowych, ale pokazuje jakby rangę, że w swoim obszarze, w swojej kompetencji i w nadzorze swojej rady gminy praktycznie wójt, burmistrz, starosta, wreszcie marszałek jest formą takiego przedstawicielstwa samorządów, które są w stosunku do siebie niezależne. Podział jest zadaniowy. Podział jest zadaniowy, to znaczy każdy samorząd ma inne zadania i inne relacje z tego tytułu między tymi samorządami występują. I taki przykład, taki, który najłatwiej można sobie wyobrazić, więc weźmy drogi. Za drogi gminne odpowiada wójt, samorząd gminy, burmistrz czy prezydent, bo gmina to jednostka ta podstawowa, więc miasto Olsztyn prezydenckie to też gmina, tak jakbyśmy ustawowo na to patrzyli. Za drogi powiatowe starosta i samorząd starostwa, a za drogi wojewódzkie marszałek, zarząd i cały samorząd województwa. Jakbyśmy wzięli oświatę, to szkoła, już teraz po reformie przedszkole i szkoła podstawowa to są gminy. Starosta to szkoły średnie, natomiast szkoły takie, które są w zasięgu województwa, regionalne, specjalistyczne, u nas przykładem jest szkoła w Turowie i Ławeckim z językiem ukraińskim, ona ma wymiar po prostu regionu i jest po prostu organem prowadzącym samorząd województwa. Służba zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, czyli ten lekarz rodzinny, POZ, tak ogólnie jak to się potocznie mówi, to jest gmina. Szpitale powiatowe to starosta i powiat, natomiast szpitale specjalistyczne, wojewódzki, specjalistyczny, dziecięcy, pulmonologiczny, to jest samorząd województwa, psychiatryczne, te takie bardzo mocno wyspecjalizowane o randze regionalnej to samorząd województwa i taka zadaniowość występuje i musi być współpraca, musi być korelacja, musi być pewnego rodzaju też koordynacja, więc te rzeczy, które starosta przeciętnie ma 5, 8 gmin, 10 czasami w swoim obszarze starostwa, nic tak naprawdę wójtowi nie może nakazać, ale dobrze by było, jakby się spotykali, rozmawiali wspólnie, prowadzili niektóre sprawy, koordynowali po prostu ten zakres. Podobnie jest w ujęciu też marszałka. Wiemy, że zarząd województwa odpowiada za wdrażanie środków unijnych, bezpośrednio podpisuje umowę z Komisją Europejską, w każdym regionie zarząd województwa. No i trudno sobie wyobrazić, żeby tak duże, ogromne pieniądze bez jakiejś korelacji, współpracy, ciągłej, bieżącej informacji, przenikania różnych zagadnień prowadzić, bo to, że my mamy te pieniądze, to jest ważne, ale to jeszcze nic nie znaczy. Musi być druga strona beneficjentów, absorpcji tych środków i trzeba bardzo mocno niestety obwarowane kwestie zasadami unijnymi, bo Unia nie powiedziała tak sobie, bierzcie te pieniądze i rozdajcie jak chcecie, na co wam potrzeba. Tylko wszystko bardzo mocno poszufladkowała i powiedziała, że
Oczywiście możecie je wykorzystać, ale na takich, takich, takich zasadach, parametrach, takich wsparciach, a nie innych. I my musimy po prostu współpracować, korelować, analizować. To samo odpowiadamy za tą przestrzeń takiego codziennego bezpieczeństwa obywateli, właśnie chociażby służba zdrowia, żeby to nie było tak sobie, że każdy co chce to robi, tylko trzeba patrzeć na tą logikę i rozmawiać w ujęciu przynajmniej powiatowym, żeby w miarę na całej przestrzeni regionalnie to bezpieczeństwo zdrowotne zabezpieczyć. Wiele, wiele innych dziedzin wymaga po prostu stałej takiej korelacji, współpracy, chociażby w naszym ujęciu duże prawodawstwo z zakresu ochrony środowiska. My na przykład Sejmik uchwala plan gospodarki odpadami na okres 5 lat i te wszystkie przepisy musimy bardzo mocno centralnie, państwowo wdrożyć, natomiast też ze wszystkimi się dobrze porozumieć, bo zadanie własne każdej gminy to prowadzenie gospodarki odpadami. Każda gmina jest właścicielem dzisiaj odpadów i trzeba tak się porozumieć, bo w pojedynkę nikt tego nie zrobi, bo nie zbuduje każdy sam sobie zakładu. Wiecie, że powstały związki gmin, podzielone to zostało na obszary. My planem gospodarki odpadami Sejmik uchwala te ramy, reguły, te obszary zatwierdza i później już wewnątrz obszaru, ten akurat olsztyński jest największy, wokół zakładu funkcjonuje i tak jest w całym województwie. Planistyka, więc też uchwalamy wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, ale on tylko daje ramy i tło, nie jest prawem miejscowym. Każda gmina, uchwalając szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego, nadaje miejscowe prawo, więc jeżeli w planie jest zapisane, że dopuszcza, no, wszystko jest w zasadzie, co się dzieje, dość kontrowersyjne, na przykład powstanie wiatraków, albo powstanie fermy, albo jakiegoś zakładu przemysłowego, to jest to prawo lokalne. Dobrze by było, żeby było to spójne z całym obrazem województwa, żeby była jakaś harmonia i walory, które mamy, nie były zatracone i tego się wymaga, my to opiniujemy. Czasami to dłużej trwa, ale to prawo miejscowe powstaje w gminie, więc my przy tym postępie demokracji często próbujemy wracać do starych systemów, że kto tylko wyżej gdzieś tam zajmuje stanowisko pod tytułem starosta, marszałek czy wojewoda, to ono wszystkim decyduje. To jest wszystko bardzo harmonijnie podzielone i trzeba wiedzieć, że jednak najistotniejsze przemiany dzieją się w miejscu zamieszkania, w lokalnym samorządzie. To tam ostatecznie zapadają decyzje i to jest prawidłowe, bo to, czy będzie taka inwestycja czy inna, to dotyczy tam mieszkańców żyjących, bo my sobie z punktu widzenia strategii województwa byśmy wiele być może widzieli i chcieli, ale zazwyczaj to tak bywa, że wszyscy też chcą, żeby się wszystko rozwijało, tylko nie u mnie. Najlepiej jakby było tutaj nienaruszane środowisko w ogóle, a ten zakład gospodarki odpadami niech będzie u sąsiadów, to by tamty odpady dowieziemy. I taka często przepychanka, czy w naturze ludzkiej poglądowość występuje. Więc to jest ważne, żeby rozumieć te zależności, te procesy, te poukładanie. I chcę powiedzieć, że to się sprawdza, że mamy już blisko 30 lat samorządów gminnych i w następnym roku 20 lat będzie zafunkcjonowania ustawowego. Od 98 roku były wybory i ustawowo wprowadzane. Od stycznia zaczęły funkcjonować samorządy wojewódzkie i samorząd powiatowy. I Państwo macie na pewno świadomość, że ten postęp, który nastąpił, ten rozwój i ta demokracja w sumie w dużej mierze
została spowodowana tą dobrą ustawą samorządową, funkcjonowaniem samorządu. Samorządy są partnerem dla wszystkich i zobowiązani są, szczególnie do swoich mieszkańców, odpowiedzialnością, ale są partnerem również dla każdego rządu, który następuje, bo polityka to jedna sprawa, natomiast realizacja, to co już jest ustalone, przeważnie odbywa się poprzez samorządy. Jedna reforma, druga reforma, wiele się dyskutuje, jednym pasuje, drugim nie, ale to samorząd musi ją wprowadzić, ten gminny, częściowo w swoich zadaniach powiatowych i w swoich zadaniach również wojewódzkich. I to, że jesteśmy w takim miejscu, a nie innym, wewnątrz kraju, wewnątrz regionu, w gminie, w powiecie i w Europie, to ogromna wartość samorządowej Polski. Ja jestem przekonany o tym, bo byłem 4 kadencje wójtem gminy Ostróda, wcześniej przed marszałkiem, wicemarszałkiem pół kadencji i widzę, że bycie w samorządzie i pełnienie władzy samorządowej to przede wszystkim odpowiedzialność. Odpowiedzialność za tych ludzi, którzy dokonali wyboru swoich przedstawicieli, więc krótko mówiąc, tyle władzy, ile odpowiedzialności. Dobrze sprawowana władza to przede wszystkim myślenie o zobowiązaniu w stosunku do prawa i społeczeństwa, które nas weryfikuje co 4 lata. Jest to ciężka ścieżka, bo lepiej powiedzmy sobie i pewniej jest mimo wolnorynkowości bycie w biznesie. Jak się pracuje 10 godzin, to są efekty, jak 12, to też muszą być, jak więcej, to też ten efekt musi być wymierny, namacalny, chociaż rynek jest też weryfikatorem bardzo mocnym. Natomiast tutaj musimy spełniać odpowiedzialnie rolę, co 4 lata meldujemy się na listach wyborczych ci, którzy jeszcze posiadają te siły, ale po prostu tym miernikiem jest ocena wyborców i albo kontynuujemy misję, albo przychodzą następni. Proszę Państwa, myślę, że przed nami ciekawy rok, wy już jesteście wyborcami, więc dobrze, żebyście też mieli zdanie na temat tego, co wokół Was się dzieje i żebyście byli zaangażowani, bo to jest ważne, że wszystko, co czynimy w samorządach i poza samorządem, to też nie jest jakaś enklawa czy grupa ludzi samych dla siebie skonstruowana. Im więcej Was będzie zaangażowanych, im pójdziecie gremialnie do wyborów, będziecie uczestniczyli w tym procesie wyborczym, oczywiście Wasza sprawa, jak kto ma pogląd, myślenie, ocenę, ale ważne, żeby być. I druga sprawa, już taki wyższy stopień, przygotowujcie się do uczestnictwa takiego, gdzie będziecie na listach wyborczych, bo czas szybko biegnie. To nie jest też tak, że mija jedna, druga, trzecia kadencja. Ludzie po prostu powinni w swoim środowisku być zaangażowani. Najpierw jest to gdzieś w dzielnicy, w sołectwie, w obszarze też funkcji takich merytoryczno-zawodowych i trzeba mieć swoje zdanie, swoją wyobraźnię, podpowiadać, dawać się wybierać, bo często bywa tak, że wiemy wszystko, mamy poglądy, przychodzimy gdzieś tamto miejsce, gdzie trzeba zdecydować, no i jakoś nie jest łatwo, bo wszystko to, co w wyobrażeniu było, przemija ze względu właśnie na ten fakt odpowiedzialności czy większego spektrum spojrzenia, ale jako młode pokolenie musicie w tym uczestniczyć, bo to robicie po prostu sami dla siebie i dla swoich rodzin, dla swoich bliskich, dla regionu, dla gminy, dla miasta. Krótko mówiąc, nic o Was bez Was, nic o nas bez Was. Aktywność, zaangażowanie, odpowiedzialność. Na szczęście macie samorządy studenckie, szkolne, macie też swoje gremia takie najbliższe i chociażby budżet obywatelski.
w obrębie już większości miast. Może to nie jest i nie powinien być wymiar jakiś gremialny, no bo się nie da, trzeba zadania realizować, ale jakąś cząstkę można po prostu, jak się zorganizujecie, zdecydować, co na tym waszym osiedlu czy miejscu zamieszkania można by było zabezpieczyć drobną rzeczą, na jakże przydatną. I takiego zaangażowania życzę. Myślę, że później może się spotkamy jeszcze. Ja jestem na miejscu, więc zapraszam, żeby zobaczyć te arkany takie urzędowe. A tak ogólnie życzę właśnie spokojnych, zdrowych świąt, dobrych takich czasów na odpoczynek i później 2018, no to rok wytężonej pracy, być może niektórzy, nie wiem, która klasa, może matura. Różne klasy. Więc powodzenia i aktywności. Aktywności, zaangażowania, to jest taki pierwszy krok do tego, żeby ulepszać, zmieniać, poprawiać, nie być podatnym na sugestie, ale swój rozwój. Wszystkiego dobrego na święta i nowy rok. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję panu marszałkowi. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia i skorzystamy, myślę, z zaproszenia i przyjdziemy do pana marszałka, jak tylko będzie możliwość, jak czas da. Dziękuję. Dziękuję panu marszałku. Ja się nie przedstawiłam, pozwolę sobie to zrobić. Nazywam się Joanna Klezman, jestem pełnomocnikiem marszałka do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kierownikiem Biura Dialogu Społecznego i Użytku Publicznego jest ze mną z tyłu na końcu pani Elżbieta Wyszyńska, która jest pracownikiem Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego. Zajmujemy się, tak jak sama nazwa wskazuje, współpracą z organizacjami pozarządowymi w różnych dziedzinach, od kultury poprzez sport, turystykę, rozwój sektora pozarządowego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Też mamy w swoich zadaniach wdrażanie programu wspierania inicjatyw młodzieżowych. Być może ktoś z was będzie miał okazję się z tym tematem też zetknąć. Też zajmujemy się rozwojem wolontariatu, wieloma różnymi zagadnieniami i też dialogiem społecznym, który może tak tajemniczo brzmi, ale jest, dotyczy współpracy, dialogu pomiędzy pracodawcą, pracownikami i też jest w tym dialogu strona rządowa i samorządowa. To jest nasze biuro, z tyłu jest prezentacja taka, ona leci na okrągło, to pokazuje strukturę Urzędu Marszałkowskiego. Trudno by o tym mówić i opowiedzieć o tym w ciągu półtorej godziny o wszystkim, dlatego też pozwoliliśmy sobie taką prezentację, która pokazuje wam, jak dużo jest tych departamentów, czy które odpowiadają zadaniom, którymi zajmuje się samorząd województwa. A ja już oddaję głos szefowi Kancelarii Sejmiku, panu Wiktorowi Markowi Lejkowi, który opowie o sejmiku jeszcze bardziej niż pan marszałek, więcej uzupełni, natomiast też mam nadzieję, że przedstawi państwu też historię tego budynku, która jest bardzo ciekawa. Po marszałku jeszcze bardziej mi się przypomina taki czym się różni kurczaczek, tak? Że ma jedną bardziej niż drugą. Witam serdecznie. Ponieważ nasz przywódca już powiedział mniej więcej wszystko, to ja chciałbym po prostu, a jesteśmy w niedoczasie pewnym, to mówmy się w ten sposób, że ja mówię 7 minut i drugie 7 minut to pytania na interakcję. Otóż, proszę Państwa, ja bym chciał wrócić do pewnej istoty samorządności, ponieważ ta kwestia jest dzisiaj mocno dyskutowana, a gdzieniegdzie kwestionowana, jeśli chodzi o doświadczenia polskie. Tak jak marszałek powiedział, rok 1990, pierwsze wybory samorządowe do samorządu gmin, 26 maja 90 roku. W ten sposób żeśmy rozpoczęli działalność samorządową w Rzeczypospolitej. Budowanie samorządu od domu, czyli od gmin. Po 8 latach, kiedy uznaliśmy, że eksperyment nam się w miarę udaje, postanowiły władze Rzeczypospolitej, żeby stworzyć drugą i trzeci stopień samorządności, czyli samorządy powiatów i samorządy regionów. W ten sposób powstały też województwa, 16 województw.
Czyli mamy od 58, 11 października kolejne wybory właśnie do sejmików i powiatów. Otóż proszę Państwa, chciałbym zwrócić na trzy elementy uwagę. Wszyscy badacze, a także praktycy życia publicznego w Polsce uważają, że reformy samorządowe w Polsce się udały. Że przekazanie władzy w dół dla mieszkańców gmin, dla wspólnot mieszkańców, bo takie jest dokładne określenie. Gmina to jest wspólnota mieszkańców, powiat to jest wspólnota mieszkańców powiatu, województwo to jest wspólnota mieszkańców województwa. Otóż przekazanie tej władzy spowodowało, że ludzie wzięli władzę w swoje ręce. Jakkolwiek by to dzisiaj nie brzmiało, ale to jest prawda. I otóż władza centralna, czyli w tym wypadku rząd, parlament, uznały wtedy właśnie, w roku 90, że trzeba oddać część swojej władzy centralnej. Czyli że rząd, czy koalicja rządząca mówi, dobrze, my możemy mieć całą władzę, ale oddamy część władzy innym, czyli naród. Czyli pojawiła się wola polityczna, rezygnujemy z części władzy. Dlaczego? Bo jak powstaną gminy i będą tam rady gmin i będą wójtowie, to już od tego momentu premier nie ma wpływu na decyzję wójta ani rady gminy. Tak? Czyli rezygnujemy z części swojej władzy. Nie musimy, ale żeśmy zrezygnowali. Na tym polega istotna rzecz. Otóż, jeżeli rezygnujemy z części władzy, czyli pozwalamy, żeby rady się same wybierały, żeby wspólnota mieszkańców właśnie wybierała radnych, to także, żeby ta nowa rada i nowy wójt, czy burmistrz, czy prezydent mogły rządzić, czyli decydować o czymś, o sobie, to co muszą mieć, żeby tak naprawdę pieniądze? Kasę, tak? Ile władzy, ile kasy mam w dyspozycji. Czyli jeżeli mam budżet gminy, czy budżet powiatu, czy budżet regionalny, to ja decyduję, rada decyduje o tym, na co te pieniądze wydać. Nie centrala Warszawy. My sami decydujemy. I na tym polega drugi element tejże władzy, czyli że ja decyduję o sposobie wydatkowania pieniędzy publicznych w naszej gminie. Nikt inny. Czyli skąd teraz te pieniądze? Otóż władza centralna powiedziała, dobrze, to my mamy budżet centralny, dostajemy podatki od mieszkańców naszego kraju i dzielimy. 80% zostawiamy w centrali w Warszawie, ale 20% dajemy do gmin. I już od tych 20% w tym momencie już nie decydujemy na co. To już jest kwestia gmin. Czyli wola polityczna polegała po pierwsze na oddaniu władzy, a po drugie na oddaniu pieniędzy. Czyli do gmin, a potem do powiatu. To był drugi element. Nie musiała władza oddawać tych pieniędzy. Mogła sama sobie dzielić. Minister finansów wiele zrezygnowała. I trzeci element, dlaczego nam się samorządy udały, to jest prawo do sądu. Otóż samorządy są jednostkami samodzielnymi finansowymi i mają jednostkami prawnymi. Czyli są podmiotem prawa, mogą stawać przed sądem, przed notariuszem, mogą zawierać umowy i tak dalej, i tak dalej. To jest ten trzeci element. A sąd jest o tyle ważny, że z natury rzeczy gmina lub powiat, lub województwo od czasu do czasu ma konflikt z rządem. W jakiejś sprawie. Inny powód. Przeważnie w praktyce wygląda ten, są to tło finansowe. To znaczy, że zadanie jakiś rząd zleca gminie, natomiast nie, na tym nie daje tyle pieniędzy, ile trzeba. I koszty są wtedy większe i gmina mówi, tak jak w tej chwili mamy reformę edukacyjną, gdzie koszty zaczęły gminy ponosić, wyposażenie nowych laboratoriów, klas i tak dalej,
niezrekompensowane przez budżet rządu. W związku z tym gminy w tej chwili występują do sądu o to, żeby rząd oddał te pieniądze, które myśmy ponieśli na skutek ustaw rządowych. I czyli prawo do sądu. Jak sąd zdecyduje, no różnie to bywa. Raz przyzna rację gminie, raz przyzna rację rządową, ale jest to prawo do sądu. I te trzy elementy, czyli decentralizacja władzy, decentralizacja pieniędzy i prawo do sądu, dochodzenia swojej racji przed sądem, to są fundamenty sukcesu samorządów w Polsce. I o czym mówił marszałek? O tym, że co prawda w sejmikach jest tak, że dzisiaj listy wyborcze komitetów różnorakich, niepartyjnych, rzadko przechodzą, rzadko osiągają zwycięstwo. To trzeba jednak powiedzieć, że generalnie w samorządach i gminach, i powiatach, i sejmikach są w większości decyzje niepolityczne. Czyli interesy mieszkańców się liczą, a nie naszej grupy politycznej. Trzeba też powiedzieć, że są takie województwa, które w 2014 roku, gdzie komitety obywatelskie wyborcze też wygrały miejsca swoje w sejmikach, na przykład Dolnośląskie, czy Opolski, czy Śląski. Także to, te decyzje, które zapadają na terenie gmin, powiatów i sejmików, przede wszystkim mają charakter interesów danych wspólnot mieszkańców. I to jest nieważne z punktu widzenia naszego kraju, czy tam jest wójt z jednej opcji politycznej, z drugiej czy z trzeciej politycznej opcji. Dlatego, że on jest weryfikowany w każdych następnych wyborach. W naszym województwie, proszę Państwa, 30% wójtów przegrało ostatnie wybory samorządowe. Czyli ten proces wyborczy, który do tej pory funkcjonuje, jest groźny. Sam się zmienia. 30% wójtów jest nowy w tej kadencji. To pokazuje, że ten mechanizm dotychczasowy w praktyce się i czasami wygrywali z jednej opcji politycznej, czasami z innej, a przeważnie na terenie gmin wygrywają własne komitety wyborcze, które są niezależne od różnych ugrupowań politycznych. To jest ten mechanizm, który w samorządach zadziałał i ten mechanizm, który powoduje, że samorządy są identyfikowane przez mieszkańców jako to są nasze samorządy. Czasami mają pretensje, że mówią taką decyzję podjęli inną, ale generalnie to są samorządy nasze, które słuchają, czy zmuszamy ich do tego, żeby słuchali, co chcemy osiągnąć, czego.